Cześć, nazywam się Tomek Maciejewski. Jeśli widzisz mnie po raz pierwszy, trafisz po raz pierwszy na ten kanał, to zajmuję się mediami społecznościowymi, co pozwala mi na podróżowanie, zmienianie miejsc zamieszkania, na przykład spędzenie zimy w Tajlandii. Nie zawsze to wszystko było tak poukładane, dlatego w temacie tego, jak zachować względny spokój w nieprzewidywalnej podróży, mam dość dużo do powiedzenia, ponieważ przejeździłem kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy kilometrów autostopem, a poprzedni wyjazd do Tajlandii też był bardziej ekstremalny niż takie, na które ja Was namawiam, bo leciałem tylko z biletem w jedną stronę i 2000 zł w kieszeni. Także tego typu wyprawy sprawiają, że czujemy się jak przed, nie wiem, jakimś bardzo ważnym egzaminem, wtedy, kiedy czujemy, że dużo od tego zależy. Takim egzaminem, jeśli którego nie zdamy, no to koniec. Wylatujemy ze studiów, myślimy, że zawali nam się świat. No i przyznam, że przebywając w jakimś innym kraju, gdzie masz tylko swój plecak ze sobą, małe środki finansowe, nie czujesz się do końca pewien, czy w ogóle to wszystko przeżyjesz. Jest też bardzo stresujący, ale udało mi się znaleźć na to sposób. Być może nie jest to super koło ratunkowe, ale przynajmniej poradziłem sobie, aby pod względem psychicznym dawać z tym radę. Co zrobić? Kiedy nie wiemy, co się może wydarzyć i liczba scenariuszy jest niewyobrażalnie wielka. Jest ich tak dużo jak mrówek w mrowisku. To co my możemy kontrolować? Co my możemy przewidzieć? No nic nie możemy przewidzieć. I takie sytuacje, kiedy jedziemy stopem i stoimy na przykład przy giełdzie żożowej na Górczynie w Poznaniu, jednym ze stałych miejsc autostopowych, to jak mam przewidzieć, jak dojadę do Amsterdamu? No nie mam pojęcia, co się wszystko wydarzy po drodze, ale już w tym momencie potrafię się tym cieszyć, bo wyrobiłem sobie takie przekonanie, nie wiem, co się wydarzy, ale będzie dobrze. Bo przejmując się, bez szans, lepiej zostać w domu i przeżyć swoje życie bez przygód. A przy takich wyprawach, jak wyjazd autostopem, czy tego typu, jak wyjazd do Tajlandii, kiedy też nie mam pojęcia, co w tym kraju mnie spotka. Nie wiem, jak wszystko działa, nie wiem, co ile kosztuje i tak dalej. Ale po prostu zaufać, że wszystko będzie dobrze. Także namawiam Was oczywiście do przygotowania na tyle, ile możecie. W 100% na maksa. Wyjeżdżając na kilkomiesięczną wyprawę, przygotuj sobie dochód. Jednak kiedy już to wszystko jest przygotowane na tyle, ile jesteś w stanie, kiedy jesteś w trakcie, odpuść. Nie wiadomo, co się wydarzy. Ale wiadomo, że będzie dobrze. Jak nie będzie dobrze, no to trudno. Nic już nie zmieni się, przejmując na zapas. Życzę Wam powodzenia, życzę Wam odwagi w realizowaniu swoich marzeń, przygód i do zobaczenia.